Jeszcze chciałabym podpytać o tę chorobę leśniowskiego krona, bo dostaliśmy informację, że trwają negocjacje z jedną firmą, z kolei inna odstąpiła od negocjacji. W związku z tym, na co mogą liczyć pacjenci? W tej chorobie dokładnie nie znam, jak wygląda sytuacja. Faktycznie staramy się, żeby tuż po 15 zrobić projekt ogłoszenia, żeby już mieć większość decyzji podjętych, później ewentualnie dogrywki, żeby naprawdę nie było to na ostatnią chwilę. I teraz większość decyzji została podjęta przeze mnie, to co przeszło przez zespół i komisję ekonomiczną. Jeśli były decyzje negatywne, firmy się nie potrafiły zgodzić, to najczęściej była moja decyzja negatywna i zobaczymy, co dalej firmy potwierdzą. Dotyczy to zarówno kontynuacji terapii, jak również nowych technologii, które do tej pory nie miały miejsca. Dziękuję. Dziękuję bardzo.